Witam wszystkich z tej strony Odyn. Kolejny odcinek z serii Znaleziska Widzów. I co takiego dzisiaj nam zgotowali? No i ja wam też. Pierwszym znaleziskiem będzie papierośnica znaleziona przez pana Jacka. I dlaczego ta papierośnica jest taka fajna? Jest to moim zdaniem zarąbiste znalezisko z tego względu, że jak widzicie, jest tu i data, i podpisy, jest to napisane wszystko cyrlicą przez ruskich i przepiszę, przetłumaczę wam, bo mamy tłumacza na Odyńcach. Pozdrawiam, Carmen. I napisane jest tak. Na pamiątkę od Giszy za Krym. Dawaj, zapalimy przyjacielu. 1944. Pięknie gratuluję. Pięknie gratuluję, przepraszam. Można popatrzeć i nawet gwiazda ta czerwona jest. Aż człowiek może sobie wyobrazić, jak ten Rusek w tym 44 pisał to. I zostało to znalezione, nie wiem czy już wspominałem, na granicy polsko-niemieckiej po stronie niemieckiej w Niemczech. Także pozdrawiam jeszcze raz Jacka i jedziemy dalej. Do kolejnego znaleziska opowiem wam pewną historię. Wyobraźcie sobie rok 1945, jak już Niemcy całkowicie się wycofują praktycznie z Polski. Jest pewien strategiczny punkt, mianowicie pewna wioska w Polsce i Niemcy czyhają w lesie na przeważające wojska Armii Czerwonej. Niemcy bardzo dobrze sobie zdawali sprawę z tego, że siły radzieckie mają przeważającą przewagę. W ich stronę bowiem kierowały się 3 plutony czołgów wsparte piechotą. Były to 2 plutony czołgów T-34. 85, 2 plutony po 3 czołgi oraz były wspierane z daleka niszczycielami czołgów Su-100. Zasadzili się na nich w lesie, a las był poprzedzony polaną, w zasadzie bagnami, o których wiedzieli Niemcy, a o których nie wiedzieli Ruscy. I tak Ruscy wparowali tymi T-34-85, Su-100, no i gąsienice ugrzęzły w błocie i Niemcy ich tymi panterami rozstrzelali. Zapomniałem dodać, że strona niemiecka miała również kilka dział 88 na po prostu na wozach i one pomagały im w walce. Historia jak to historia, mogła inaczej się potoczyć, tego nie wiemy, ale i tak fajny smaczek. A tu macie zdjęcia ze znaleziska. Jest to cała przednia płyta, na tym zdjęciu akurat widać pierwszą część jarzma działa, tutaj widać właz. Tutaj jest cała przednia płyta i tak to mniej więcej wygląda wszystko. Tak się prezentował ten czołg normalnie, a tak się prezentowała ta płyta, którą mieliście okazję zobaczyć na zdjęciach przed chwilą. Dobra, przechodzimy do następnego znaleziska. Następna znajdźka, no szabla, tylko że wiem tylko, że jest od pana Barniego. Więcej na jej temat nie umiem powiedzieć. Wiem tylko, że została wyciągnięta z wody. Ale co to jest? Z jakiego okresu? Z jakiego jeziora? Gdzie? Nie mam pojęcia. Tutaj jak ktoś chce zobaczyć, to są detale. I tak jak już mówiłem, znaleziska bez żadnej historii o nich, bez żadnego tego kontekstu. Są takie trochę... No, jest to gadżet, tak jak archeologowie mówią. Jest to gadżet bez wartości. No. Jednak bez tej informacji o znalezisku, o samym przedmiocie, w jakich okolicznościach zostało odkryte, to jest niestety niezbyt fajne. No. Ale tak się prezentuje ta szablonka. Kolejne znalezisko jest to taka broń. I złowił ją pan Jakub wraz z synem magnesem neodymowym. I wysłał ją nam w zasadzie do identyfikacji na Odyńce. I w pierwsze 5 minut od razu wysłał mu jeden Odyniec wiadomość, że jest to broń z okresu międzywojennego. I w zasadzie nie jest to broń, a jest to straszak taki pukowiec. I nawet mu przesłał, jakie naboje są do niego, jakie pasują do niego naboje. Także pozdrowienia dla pana Jakuba i syna. I jedziemy dalej.
Kolejne znalezisko nie jest jakieś nie wiadomo jakie, bo co można powiedzieć o butach znalezionych przez pana Bona? Były to zwykłe zardzewiałe buty i są to zwykłe zardzewiałe buty, ale to co już w nich było schowane, to jest rzecz fajniejsza. Ano, schowane w nich było takie coś, czyli porcelana. Pewnie jakiś Niemiec musiał uciekać przed Czerwoną Armią i musiał zakopywać wszystkie jakieś świadectwa swojej przynależności do swojej armii. No i takie znalezisko czekało na pana Bona, także pozdrawiam serdecznie i teraz jedziemy do ostatniej znajdźki. Ostatnie znalezisko należy do pani Carmen. Jest to kuń, ale kuń niezwykły, bowiem pani Carmen ułożyła do niego piękny wierszyk. Gdy spać nie można, nocą jasną, dziki czekają, aż światła zgasną. Raduje się serce, raduje się dusza, bo jeździć ze mną do domu wyrusza. Także takim motywem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jak się podobało, to tam zostawcie te jakieś, wiecie, te łapy i tak dalej. I widzimy się następnym razem. Także powodzenia, pozdrowienia.